Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z Gry City Bus Manager. Sezon drugi oczywiście i to jest już odcinek, jak dobrze pamiętam, ósmy. Dobra, zacznijmy sobie rozgrywkę. Dzisiaj mam plan zacząć skupywać minibusy, żeby mieć je w przyszłości na obsługę właśnie linii minibusowych. Co mam na myśli przez minibusy? No są to sprinterki. Sprinterki, może jakiś master też będzie, chociaż raczej nie, bo jest mało miejsc. Ja właśnie to będę skupował takie sprinterki, na przykład tego mógłbym skupić, ale to zaraz. Na początku sobie poprzepisujmy te zmiany. Dobra, 11, tutaj na 14, 23, no to oczywiście elektryk. Tutaj możemy sobie jeszcze trochę czas przewinąć. Jeśli jest taka możliwość, że 5, 17 i teraz tak, 23, 21, 11 i 11. Dobra, linie kolejowe, jakąś linię mamy z Zakopane, Poronin, Misiągi, Poronin, Misiągi i Poronin. Dobra, to sobie zaczniemy stąd. I Poronin to jest, gdzie? Okej, czyli tu jest ta pierwsza, dobra. To tak, może po drodze obsłużycie przystanki, czyli Kramcówki, Kasprowicza, Zakopane, Spyrkówka, tutaj dalej prosto, nie musimy się tam wjeżdżać, zatrzymywać u stóp. I mamy tak, tutaj jest Poronin, Misiągi, sobie nazwiemy. Dobra, Poronin, Misiągi. I stacja Poronin. Końca tej nie obejmujemy, ale tu byśmy... Bo chcę zrobić jakąś tu sensowną zawrotkę. To może zrobimy inaczej sobie. Tu, potem jedziesz tutaj. Jedziesz tu do Poronina. I tu jedziesz i będziesz miał... Poronin. Poronin i wracamy tu. Dobra, pięknie, ładnie przejechałeś i wracam Poronin, Misiągi, oczywiście prosto, potem u stóp prosto i mamy, tak będzie Spyrkówka, ale nie tak, tylko Zakopane, Spyrkówka, Zakopane, Spyrkówka. Tu Kasprowicza. Tu Chamcówki. I Zakopane, dworzec PKP. Dobra. Zatwierdź. By czas zatrzymam, żeby ten się my za kolej oczywiście. Co tylko już skrócimy na wycieczka. To kiedy będzie jeździło? W niedzielę, poniedziałek i wtorek. Od 5 do 23 to będzie jeździło co pół godziny. No dobra. Dobra, lecimy dalej. 21 to niech będzie ten. Przepraszam, w ogóle mamy strasznie dużo kasy. Ale będę skupiał używane te minibusy, bo one w realu też są używane. Nie ma tam żadnych nowych minibusów tak naprawdę. Dobra. To w takim razie trochę przedłużymy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu pyk, pyk, pyk. Dobra. Możemy kilka miejsc takich od razu postawić. Oczywiście te. I sobie myślę ustawimy tu. Takich 5 miejsc na początek. Idziemy sobie skupywać zaraz te minibusy. Jakie mamy część namienne? Czy te, czy te? Dwie wycieraczki.
No, myślę, że można tutaj ze dwie domówić, ze dwie, tu ze trzy, tu ze dwie, tu jeszcze ze trzy niech będzie, tutaj to od razu pięć, tutaj jeszcze dwa, tego nie potrzebujemy, chociaż potrzebujemy ze dwa routery i tego nie potrzebujemy, ewentualnie klimatyzator, chociaż w sumie nie, bo jeszcze i tak nie mamy, dobra, tyle, a nie, mamy, dobra, nieważne. To jeszcze klimatyzatory Z2. Dobra, 12. No to niech pojedzie ten. Dobra, niech się będzie. Niech będzie to. Dobra. Możemy zobaczyć, czy są jakieś teraz minibusy fajne. Jest Tito Cito, Mana 47 to nie, Solaris taki też nie. Mam ze Citroen, Lion City. Kurde, jak na coś akurat teraz żadnego nie ma, no nic, trudno. No, może byśmy jakiś inny kupili, ale już nie wiem, nowych to nie będę kupował. Isuzu nowo, Cito, Cito, Solaris, no to nie, nie. Nie. Tego to mogę kupić, ale jeszcze jako miejskiego, a nie. Sara też. Nie, nie, nie. No nie ma nic takiego niestety. Dobra, Alien 21. To ten oczywiście. Tu już jakiś zjechał z porannego kursu. Jest mniej tych, bo... Czy tak naprawdę większość linii to dzisiaj nie jeździ. 16 ma jeden... Kurde... A to możemy także mu dorobić, żeby miał już... od kolejnego dnia, żeby miał też kursy... w weekendy. Czemu nie? I zrobimy, skoro tu jeździ od 5.05 do 21.00, to tu zrobimy, żeby jeździł od 6.01 do 21.01 co godzinę. Myślę, że dłużej to nie ma, więcej nie ma sensu. Dobra, 16. Teraz 18. To są dwa te, bo to jest linia. Wędwórka. Aha, dobra, rozumiem, że to jest linia, która po prostu ma dwa te... W dwie strony jeździ, to naprawdę może dzisiaj w sumie nie jeździć nawet. To na weekendy nie musi jeździć. 19 to ma jeden wariant, więc możemy jej to od razu dorobić. Żeby jutro też tych linii trochę więcej wyjechało. Dobra, i myślę, że od 6.57 do... 21.57 co godzina będzie git. Dobra, i teraz przepisujemy 14, 23 i 11, 23. Nie wiem, zaraz. 11. 11. Linia 12. Dzisiaj chyba nie jeździ. Czy jeździ? A nie, to ja coś na nią przypisałem. Pisałem? Aha, niechcący mi lignę, dobra, to nieważne. W takim razie ten może pojechać na 23. 11 kolejna, proszę bardzo, ile tych 11? To 11 to musimy dzisiaj wysoką częstotliwość, skoro tak jeździ. Aha. Bo ona jeździ według rozkładu tego. No dobra, no to zróbmy. Weekendy. Może nie jakie weekendy, głupi jestem. Wszystkie dni tygodnia.
No. Dobra, i 12. Elektryk, to na 12 niech może pojechać ten. Sprzątać. Przepraszam, jeśli jakimś cudem będzie słychać w tle wiertarkę, niestety dalej jest remont gdzieś w mieszkaniu obok. Dobra, zobaczmy, jest jakiś autobusik używany do kupienia. Jest Ford Transit Master, ale tak mnie mało przekonuje. Forda Transit jednego moglibyśmy kupić. Ale to tak za 6 tysięcy. Dobra, jest, zaakceptował. Zaraz go ogarniemy. Na 21 to ty chcesz? No dobra. Teraz tak ciebie naprawić trzeba. Klocki, pyk, pyk, pyk. To trzeba. Nawet nie jest jakiś zniszczony. Jaki tobie możemy dać numer? To minibusy będą miały numerację 100. I to możesz sobie stać tutaj potem. Będzie Ford Transit. Jakiś pierwszy mamy. No i reszta to już są Mastery. Czy chcemy takiego kupować Mastera? No możemy, ale też nie za 7 tysięcy. 6,5 tysiąca? Dobra, jest. Zgodził się. Mamy u ciebie kierunkowskaz, światło, pasek. No powiedzmy, to wszystko możemy wymienić w ciebie. Zajmiesz sobie tutaj i dostaniesz numer 101. Dobra, na 21, pyk. Tobie co? Też masz czystość na zewnątrz. Znaczy zewnątrz, wewnątrz. Bo na zewnątrz to jesteś czysty. Siebie można by bez szczepy sprzątać, umyć. Sobie zatankujemy, pyk, pyk. Dobra. No ten nawet spoko wygląda, ten Ford Transit. Ładny jest. Ile mi jeszcze brakuje do harmonogramu? 175 pucharków, 84. No to naprawdę jesteśmy, no jeszcze daleko niestety od tego. To jest trochę szkoda. No bo gdybym miał harmonogram zmian, to bym mógł zobaczyć, ile będzie zmian dla tych minibusów. A tak niestety nie mogę zobaczyć. Dzisiaj zrobiliśmy niecałe 100 tysięcy. Ale jeszcze nam się dzień nie skończył. Zobaczmy. Pyk, pyk, pyk. Wszystkie są gotowe do na jutro. To ten, no nie, ten niezbytnio. Ten jeszcze będzie git. Dobra. Ten master jest taki jakiś zaokrąglony, tu, że... Tu jest ten, tu jest nagle szerszy, tu cieńszy. Master nie wygląda za dobrze. Ale ten Transit naprawdę fajny. Dobra, jakie są autobusy na mieście? Jest 21, 14, 23, 11, 23. To sobie możemy jeszcze zobaczyć ten kurs 23 z Kuźnic. No nawet sporo, mimo już weekend. O, jedzie bez zajazda, tak, bo w weekendy nie jeździmy z zajazdem. W weekendy wszystkie kursy są realizowane bez zajazdu. Prawda, na tą Dolinę Majłonki to nikt nie jedzie, ale tylko jest taka krańcóweczka. Najważniejsze, że tutaj w Zakopanem wozi tych ludzi. 15, 17 osób, 18. No wiadomo, że teraz mniej ich będzie ze względu na to, że jest już późno, jest już 22 w grze, więc wiadomo. Do której ty kursujesz? A, teraz będziesz robił ostatni kursik. Dobra, do 22.31. No to długo jak na weekendy.
i zjeżdżasz jako ostatni autobus. Dobra, i teraz tak. Zatankuj, posprzątaj, zatankuj. Posprzątaj, umyj, posprzątaj. Tu jest git. Ciebie trzeba umyć. Tego można jeszcze posprzątać. Często jeżdżę na rowerze i jestem zachwycony, że autobusy są zawsze przyjemne i puste. Nie wiem, o co mu chodzi, ale dobra. Jestem bardzo zadowolony z rozkładu linii 21. Proszę, niech tak zostanie. A co, ile ona dzisiaj jeździła? Ty rzadko jeździsz, no to... Jak ona jeździ, co? 50, 45... No jeździ co prawie... Czemu on tak rzadko jeździ, co jest? No nic, na razie niech sobie tak jeździ. 21, pokaż szczegóły kursu. I czy ty masz przepełnienia? No masz jakieś. Tutaj masz jedno. No i tu masz rano. Więc w niedalekiej przyszłości będzie trzeba ci zrobić nowy rozkład. Większą częstotliwość kursowania. Jeździsz teraz strasznie rzadko. Centrum rozrywki. Potrzebujemy autobusu wahadłowego na wydarzenie. Będzie nam potrzebny w dniach poniedziałek, czwartek, w godzinach 10-15. Przewidujemy godzinę i chcielibyśmy 10 minut zapłacimy. No dobra, jak zapłacicie, to pewnie. Czyli to klasycznie. Stąd i gdzie to jest centrum rozrywki? A, to jest to, dobra. No to oczywiście po drodze też zahaczymy o inne przystanki. Pomnik Ognia. Alecik Maja Dolne, Rondo Solidarności. I tutaj sobie wjedziemy górka i zawrócimy ładnie. Chyba, żebyśmy po prostu podjechali tutaj. Sobie nie zawrócimy chyba, co? Czy zawrócimy? Nie, dobra. No to powiedzmy, że tu on jakoś robi zawrotkę i potem... właśnie w sumie jak potem tu może pojechać. No dobra, niech będzie, że tędy se wyjedzie. A, tylko tutaj do tego centrum rozrywki to jedź normalnie, a nie jakoś po chińsku. Dobra, potem tu. I mamy Rondo Solidarności. Aleja 3 Maja. Dolne, równia Krupowa. Krupowa. Pomnik Ognia i... Pan Dworzec PKP. Dobra. To od poniedziałku. I teraz tak, znam za kolej. Do 87 pasażerów. To w takim razie pojedzie ten. 11, 14, 23, 19, to niech będzie ten, 16, 21 i 11. Dobra. I niech jadą. Jakie mamy dzisiaj minibusy? Mamy sprinterkę, autosany 2. W sumie z tym autosanem to mogę mieć pewien plan, ale to sobie zaraz zobaczymy. Dobra, minibus 16 tysięcy, no nie, ja bym dał tak z niego 14 tysięcy. Dobra, jest. Przyjedź, zobaczymy cię. Aha. Silnik do naprawy, no dobra, to na razie naprawimy to, co możemy. A teraz zamówimy ekspresowo silnik. Dobra, 11. I jeszcze tu 21. Od razu cię tu przytan i będziesz miał numer 102. Też sobie zakupimy tego autosana z mniejszym przebiegiem za 250. Dobra. Przyjedź, będziesz mieć stanieć tak, bo dla siebie też jest miejsce minibusowe, ale z tobą mam inny plan. I ciebie sobie na razie... no w sumie musisz tu stać, chyba że... bo nie chcę, żeby stał przy tych milikach, więc mu dobudujemy tu miejsce.
i ty sobie tu staniesz. Na razie dostaniesz numer 000. Dobra, trochę magazyn dobuduję, bo widzę, że... Chociaż w sumie nie muszę go to rozbudowywać, bo mogę po prostu zostawić regały, bo mam tu miejsce. Raz, dwa, trzy. No to tyle. No ale tyle starczy. Dobra, dwunastka, to niech pojedzie ten w takim razie. I tobie możemy już silnik naprawić. Więc pojedziesz kolejny. Albo nawet szybciej, bo ten jeszcze pojechał na myjkę. Najpierw tego sprinterka naprawimy. I potem jeszcze pojedzie ten autosanik. Powinniśmy 50 pasażerów, ale nie wiem, czy zdążyliście zobaczyć. Widzieliście, jak kierowca wyszedł, tak się tak fajnie te drzwiczki otworzyły. Fajne jest ta animacja, kurde. Jeszcze ma zabytkową rejestrację żółtą. Ładnie, ładnie, ładny ten autosan. Serio, to jest bardzo fajny model zrobiony. A to zrobię to w przyszłym odcinku. Się dowiecie. Dobra, 21. Dobra, i kolejna za kolej. Widzę, że jeszcze nam ten autobusik nie zjechał, więc poczekamy chwilę, on zaraz też powinien zjechać. Jak mi się przynajmniej wydaje. Nie, do 12:35. Aha. No, ale poczekamy i tak. Ja też spodziewam się wzrostu liczby pasażerów. Autobus, ok, zatwierdzamy. Dobra. Linia 14. I tak przepiszemy. Tak z ciekawości, jeśli chodzi o audio. Mogę wyciszyć? Dobra. Aha, czyli nie mogę tak długo czekać. Dobra. Dobra, pojedzie ten elektryk w takim razie. Niestety weekend, tam muszą pojechać niektóre rezerwy, tak można nazwać. No, ta za kolej niestety nie jest, nie była przewidziana. No i niestety musi jeździć to, co jeździ. O, 12 jest nawet pełna. Dobra, 21, nam zjechał. O Boże, coś tu zrobił. Czy wycieraczka. Ale resztę to musimy poczekać, o której zjeżdżają. 14:15, 14:20. Potem ten 14:50 i jeszcze tamten na 15:15. Dobra, powinniśmy dać radę, żeby przypisać te trzy zmiany, już cztery. Powinniśmy dać radę, te autobusy teraz pozjeżdżają, no bo na razie niestety nie mamy. Bo tych nie przypiszę, no nie mogą pojechać.
No, halo, halo. Tam zjeżdżał jakiś, o jest, dobra. Pyk, pyk, jeden, drugi. Trzeci. Jeszcze potrzebuję dwóch. Zjechał jeden i zjechał drugi. No jedźcie od razu, halo. Nie, no i na 19 wyjedzie spóźniony, no trudno. I jeszcze tu 21, ale to już powinno być git. Dobra, zajmijmy się pensją. Widzę ekspertom damy 34. Zaawansowanym 33. Jeszcze jakiś inny mamy? Czy tylko takie stopnie? Nie, tylko taki. No to bardzo się cieszę. Dobra, mam 21 autobusów, ale i tak na razie z tych czterech nie korzystamy, czyli łącznie mamy autobusów 17, których tak naprawdę korzystamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Tak, 17. Dobra, jak tam wygląda nasze miasto? Widzę, że jest pusto. O, i kolejna za kolej. Które zjeżdża ten manik? Ok, czyli ten manik odpada. A czyli musi pojechać elektryk na za kolej. Jeszcze 21. Dobrze, że możemy. To chyba zrobiłem, że. No nie, nawet nie. Dobra, to mu tu ulepszymy na ten jeden ten. Te elektryki na pewno mogły ten jechać sobie. Dobra, popatrzmy sobie. Kolej! Jedzie, jedzie. Sobie może trochę spowolnimy, żeby tak nam nie grzała. O kurde, tutaj źle przejechał. No trudno. Nie będę tego zmieniał, bo to i tak jeździ jeszcze przez poniedziałek i wtorek. Jeszcze jakaś linia na 12. No i rusza. Jedzie oczywiście załadowany. Niestety mamy od jutra przewóz wahadłowy i on niestety będzie potrzebował 10 minut będzie jeździł. I to jest przez ten i on będzie potrzebował, możemy zobaczyć. Pokaż rozkład jazdy. A nie to, nie to. Tu. Chociaż jeśli kierowca nie będzie sobie robił przerw, no to powinien zdążyć. Tak ze dwie brygady na dzień. No, coś takiego. Dobra, niech ten czas nam śmiga.
Dobra. Zarobiliśmy dzisiaj 60 tysięcy, no ten. Widać, że słabiej niż wczoraj. Ale no to ja poradzę. Dobra, autobusem już też powoli zjeżdżają. Tutaj na 23 wyjechał nam taki autobusik. Tego co widzę, to na 23 teraz jest tylko jedna brygada. No sobie popatrzmy na tego elektryka. 11. Dobra, zobacz. W kierunku oczywiście Cyrchla. Jana Krzeptowskiego, gdzie to jest? A to tu jest, dobra. To zobaczmy. Dobra, zamierzasz ruszyć? Dobra, ruszył. Dobra, może nie aż tak wolno, niech będzie już ta szybkość. Widać, że jest brudny, niestety. Nic nie poradzę na to. No i dojeżdżę oczywiście na pusto do Zrychla i teraz dziko zjeżdżę do zajezdni. Dziko, czyli że jakąś dziką drogą, a nie normalnie. Jezu, ten znowu coś popsuł. Byłeś ten naprawiany przed wyjazdem, teraz znowu. O, masakra z tymi autobusami jest czasami. Te nie są używane, ma spory przebieg, strasznie. No, na razie będzie nam jeździł, zobaczymy. Jak będziemy mieli więcej tych autobusów, no to może jakiś inny nam będzie jeździł. Na pewno mamy jeszcze do zakupu 3 autobusy, które są realnie w flocie Zakopanego, których jeszcze nie mamy. O, mianowicie są to kartony. Kartony czy hybrydowe te autobusy, nie pamiętam już. W każdym razie jest ich 3. Właśnie sztuki to jest 05, 07 i 08. Aż na razie ich nie mam, to nie mogę ich kupić. I właśnie w tym trochę jest problem. Cześć, szefie, jest tutaj z... Okej, z radością. No to super, że się świetnie bawisz, nie oczekuj podwyżki. No i od jutra będzie wydarzenie w mieście, więc nie dość, że mamy za kolej. Mamy jeszcze ten przewóz wahadłowy. To jeszcze będzie wydarzenie w mieście, przez to będzie więcej pasażerów. Super. Ach, a brak autobusów niestety. No troszkę ich brakuje. Jest tych zmian. Dobra, przypieśmy sobie trochę czas, żeby móc sobie zaraz przeskoczyć w czasie. Bo kolejnych autobusów, no nie dokupię, no. Realnie w Zakopanym, no to tak naprawdę jest... Teraz jest 7... Jeszcze 4-11 autobusów. Realnie. Więc jej tak robię więcej, tak autobusów.